Trochę muzyki, proszę Państwa, trochę muzyki w naszym radiu Tok FM Euroconchitra, Baby Baby Langstrom Extra. Słuchamy i podziwiamy, proszę Państwa, kunszt Chopina, że ten Chopin, taka cholera, uważaj, tak pięknie grał. Podpowiada ci złego. Ale że o Chopinie, to nawet tu było w telewizji w nocy. Że to finansuje? Owe spotkania? No. Że co? Że źle? Że ile? Zostanę w klasztorze? Że jak ta Maryśka wyglądała... Ja nie ta Maria, pana europosła Zbigniewa Kuźmiuka. Że kto jest dyrektorem festiwalu? Ja słuchacze, szczęść Boże. Panie pośle, na spotkaniu do Unii Europejskiej wczoraj Polska sprzeciwiła się dyrektywie o prawie autorskim. Marysi już akta nie kochają mocno. Akta 2 dzisiaj. Akta 2. Akta 2 i Luksemburg. On nawet nie umie powiedzieć Luksemburg, bo on mówi Luksemburg. Wygląda ta dyrektywa o prawie autorskim. No. Konflikt między prawami autorskimi a prawami obywatelskimi, jak to nazwać? Czyli niech żyje, proszę Państwa, wolność w internecie. A Rysia wystąpi natomiast w kabarecie. Wesprzeć, aby wesprzeć twórców, proszę Państwa, w internecie. Aby oni pobierali tantiemy. W internecie podbierają te filmy, wiesz, jak kto inny robił, kto... Co jest? Sukienkę? Żeby się jakoś ubrać ładnie. Taka sukienkę to jakąkolwiek założysz, to będzie ciemno, to będzie kameralnie. No właśnie o to chodzi, ale masz? A co to ja mam, no sukienki noszę? No miałeś wczoraj okazję iść do tej siostry swojej. Ona by ci dała. To bo ja bym na zakończenie ubrał właśnie. No. A no to właśnie, no to widzisz. To nie trzeba było wiesz tam chrapać, tylko trzeba było wczoraj pójść. A ty wyskoczyłeś na rogu Narbutta, stanąłeś o godzinie po czwartej i chcesz już być u piątej. Trzeba było jechać samemu się nie pytać. Także proszę Państwa, co tam robi Timmermans? Ja zobaczę zaraz. Co zobaczysz? Ale nic nie zobaczysz. No. Dlaczego? A to potem, to poczekaj, to jeszcze czas. Dobrze, dobrze, no ale ja wiesz, ja się będę szykować. No. Tylko. Ja wiem, spokojnie, ty też masz... Ty nigdzie się nie śpieszysz, nie? Nie, nie, pojadę po te karty, pojadę, pojadę. Gdzie, jakie karty? A to tu pojedziemy razem. Posiedzeniem ambasadorów, ono jest przygotowaniem do... Spokojnie. I tu jeszcze jest tak kurwa. Więc wszystko wskazuje na to, mimo jak ojciec no wymienił te kilka krajów, Polska czy Włochy, ja mają skoczył, że tak zawrót głowy się w Unii Europejskiej. O, nareszcie internet chodzi. Większość wynikająca z traktatu lizbońskiego, więc ta mniejszość wokół blokująca, jeżeli dobrze pamiętam, tak. Musiała mieć 7-8 krajów, a nie tylko 4. Niesłychanie trudne, żeby to teraz zablokować. Oczywiście proszę ojca, to zostanie najprawdopodobniej przyjęte niestety przez Radę w takim kształcie, jak przyjął to parlament. Natomiast no, później jest około 2 lat wdrożenie tej dyrektywy unijnej przez poszczególne kraje członkowskie. No i oczywiście te kraje członkowskie będą miały jakąś możliwość interpretacji. Normalną koszulkę i nic, bo... Mogłeś to białą założyć, to się. To będzie druga Marta Dobosz, to po co? Nie. No to ja mówię, normalnie mówiąc, szczerze. Ja się spokojnie. No